Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Człowiek jest kimś, kto czeka. My czekamy na jakieś zmiany w naszym życiu. Ale żadna zmiana taka duchowa, moralna nie jest możliwa bez nawrócenia człowieka. Bez naszego nawrócenia nie ma zmian, które dawałyby nam taką głęboką satysfakcję. Chwilową tak, ale nie głęboką i trwałą. Nawrócić się to powrócić do Pana Boga, to zawrócić z tej drogi, którą idziemy, a która jest błędna. W jakimś momencie trzeba namysłu nad naszym życiem, nad jakością tego życia. Co czynimy, gdzie się znajdujemy, dokąd idziemy? Dlaczego tak żyję, jak żyję? Dlaczego żyję tak, że sumienie wypełnia niepokój? Powrócić do Pana Boga można jedynie w mocy Słowa. Słowo jest pełne mocy Ducha Świętego. I tylko Duch daje nam możliwość powrotu, czyli zmiany jakościowej życia. Słuchanie i wypełnianie Słowa daje moc w wyrażeniu pogardy dla zła. My nie możemy pójść za dobrem, jeżeli radykalnie nie odrzucimy zła. Ojcowie pustyni mówili o tym, że pokusą, złem, grzechem należy gardzić, należy odczuwać do niego obrzydzenie, żeby była możliwość podobania się Bogu. W Adwencie zwracamy uwagę na to, żeby się wewnętrznie przebudzić, stać się czujnym, czuwającym, uważnym, nielękliwym, niebojącym się. Tu nie chodzi o lęk wobec Pana Boga, ale o bojaźń wobec Niego. A bojaźń to jest ten szacunek, który mamy do Pana Boga. Jesteśmy świadomi tego, że On nam zaufał, On nam uwierzył. Nie chcemy Go zawieść. Chcemy rozeznać Jego wolę i ją wypełniać. Adwent to są takie odwiedziny Pana Boga. I Bóg może nas na przykład nawiedzać przez chorobę, przez problemy, przez porażki. To są trudne nawiedzenia, ale one o czymś mówią, one na coś wskazują, że trzeba wreszcie zrobić porządek z własnym życiem. Nie można dalej żyć tak, byle jak żyje. Zauważmy, że choroba może mieć inną wagę, kiedy ją potraktujemy jako część naszego Adwentu. Dla nas często choroba jest bezsensowna i rodzi bunt. Nawet to, co trudne, może zawierać w sobie coś z piękna Adwentu. To, co trudne, jest oczyszczające. To, co trudne, jest w jakiś sposób strofujące, upominające nas. Bóg przez chorobę, przez porażki może upominać nas albo upominać się na nowo o miejsce dla siebie w naszym sercu, o miejsce pierwsze. Może być w naszym życiu choroba chwilą dla Boga, czasem, w którym jesteśmy na Niego szczególnie otwarci. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii: każda dolina niech będzie wypełniona.
Doliny były miejscem odstępstwa od Boga, zdrady Jego, porzucania Jego przykazań. Dolina Gehenna stała się obrazem sądu nad występnymi. Jest ona synonimem piekła. Dolina grzechu stała się bramą piekieł. Zechciejmy może tak postrzegać grzech, szczególnie grzech śmiertelny, jako pewne preludium, jako ostrzeżenie. Uważaj, uważaj, bo możesz doświadczyć dramatu piekła. Ale też z dolin wytrysną strumienie, mówi Słowo Boże. I dzięki planom Boga powróci czas na urodzaj w dolinach. A Bóg jak pasterz poprowadzi swój lud przez ciemną dolinę na zielone pastwiska. Może warto popatrzeć na te swoje wydarzenia w życiu, aby zobaczyć znaki, które daje nam Bóg. Przez co Bóg daje mi w tym Adwencie znaki? Czego te znaki dotyczą? Od czego powinienem się odwrócić, aby było możliwe spotkanie i doświadczenie w tym Adwencie znaków Bożej miłości? Thank you.